17 czerwca minie dokładnie 100 lat od momentu utworzenia w Tczewie pierwszej w Polsce Państwowej Szkoły Morskiej. Z tego powodu radni powiatu tczewskiego ustanowili rok 2020 rokiem stulecia Szkoły Morskiej w Tczewie. W 1920 roku mieszkańcy Pomorza świętowali nie tylko powrót całego regionu do Polski, ale i odzyskanie przez Rzeczpospolitą dostępu do morza. Zaistniała wówczas potrzeba stworzenia szkoły morskiej, która wyszkoliłaby młode pokolenie. Wybór padł na Tczew, który wówczas znajdował się blisko granicy z wolnym miastem Gdańskiem. 17 czerwca 1920 roku oficjalnie otwarto szkołę morską w Tczewie w budynku wzniesionym na potrzeby szkoły żeńskiej w 1911 roku, czyli jeszcze w czasie zaboru pruskiego. W 1930 roku szkoła morska została przeniesiona do Gdyni, gdzie znajduje się do dziś pod nazwą Uniwersytetu Morskiego. Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu Tczewskiego radni przyjęli przez aklamację rezolucję ogłaszającą rok 2020 rokiem stulecia szkoły morskiej w Tczewie. Szkoła morska działała w Tczewie tylko 10 lat, jednak na trwale wpisała się w historię naszego miasta i powiatu, czego dowodem jest upamiętnienie jej pierwszego dyrektora Antoniego Garnuszewskiego, jego imię nosi jednostki tczewskich osiedli oraz zespół szkół technicznych. Istnienie tej historycznej szkoły morskich handlowych kadr odradzającej się niepodległej jest dla powiatu szczególnym powodem do dumy i w stulecie jej powstania wymaga upamiętnienia i nowego impulsu w świadomości historycznej mieszkańców. Główne uroczystości związane ze stuleciem Szkoły Morskiej odbędą się 16 czerwca w Tczewie. To będzie na terenie naszego obecnego pierwszego liceum ogólnokształcącego. Będą też imprezy towarzyszące. Będzie promocja książki autorstwa Kazimierza Ickiewicza poświęcona historii Szkoły Morskiej. Będzie to wydanie poprawione i uzupełnione. Także Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie przygotowała cykl propozycji wydarzeń związanych z tym stuleciem. Obecnie w budynku dawnej Szkoły Morskiej w Tczewie mieści się pierwsze liceum ogólnokształcące. Dyrektor placówki zapowiada, że nauczyciele i uczniowie liceum wezmą czynny udział w obchodach setnej rocznicy powołania Szkoły Morskiej. Szczycimy się tym, że nasza szkoła mieści się w budynku, w którym Szkoła Morska mieściła się w latach 1920-1930. Stąd też my mówimy o naszych morskich korzeniach i to jest jubileusz, w którym my bardzo chcemy i weźmiemy udział. Planowane są tutaj uroczystości nasze, miejskie, tczewskie na wstępnie termin jest ustalony na 16 czerwca, ponieważ następny dzień, 17, to jest dzień podpisania dokumentów i utworzenia tej szkoły, ale to będą uroczystości w Gdyni, ponieważ tam przecież szkoła się w tej chwili mieści. Natomiast my będziemy chcieli przeprowadzić konkurs marynistyczny. Wracamy do tradycji tego konkursu sprzed wielu lat. Organizowaliśmy i będziemy ten konkurs organizować zarówno dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jak i podstawowych naszego powiatu. Już dzisiaj zachęcam serdecznie do udziału. Będziemy mieli też spotkania w sprawie historii szkoły na temat sylwetek nie tylko absolwentów, ale także wykładowców szkoły morskiej z tego czasu, kiedy mieściła się w Tczewie. Wiem, że Fabryka Sztuk planuje wystawę, na pewno będziemy też uczniów na tę wystawę prowadzić. Każdy sposób pogłębiania wiedzy o historii naszego miasta i o historii Szkoły Morskiej będzie przez nas na pewno wykorzystywany.